Witam wszystkich, tu Hikomikos i dzisiaj pokażę Wam rozpakowywanie takich oto pudełeczek. Jeszcze raz. Witam wszystkich, tu Hikomikos i dzisiaj pokażę Wam pudełko na karty czteroczęściowe Ultra Pro. Zrobimy jego rozpakowywanie i zobaczę, czy będą pasowały do niego karty w koszulkach. No już zaraz. Piękne, nowiutkie. Ale pachnie. I mamy tu dwie przegródki, które są, można wymontować. A trzecia jest umieszczona na stałe. Fajna sprawa, jeśli chcemy sobie oddzielić karty. Dobra, jak to wczepić z powrotem? I tak. Dobra, najpierw wyjmiemy. I tak, mam tutaj karty z serii. Diament i perła, tajemne skarby, które chciałem sobie powkładać. I zobaczymy, jak to wygląda. W koszulkach takich zwykłych Ultra Pro. I wow, idealnie. Perfekto. Dalej. Oho. Tylko trzeba. Cyk. Super pudełko. To ciekawe, czy się zamknie, bo te koszulki troszeczkę wystają, albo tak się wydaje. Czemu jedne są większe? Nie, bo to muszą być. Dobrze jest. I jeszcze tu mamy końcowe. Lucario, chociaż te powinienem. Dobra. Cyk. Ty, na ile to pudełko jest kart? To ja idę pod jeszcze jednego boksa. I tu mamy dalszą część. Chyba. Ojejku. Co to za rewersy? Aha, tak, tu już jest dalej diament i perła. Dobra. A tu jeszcze. Dobra. Super pudełko. Z tej strony tajemne skarby, z tej strony diament i perła. Lepszego nie można było znaleźć. Również zwykłe karty powczepiam, wkładam. No i w protektorkach tych grubszych. No i chyba już mi miejsca zabraknie. Tak, muszę zrobić jeszcze przegląd, bo to jest za dużo. Kart. Nie, dobrze, zmieściły się. Och. Pięknie. Jeszcze tu mam miejsce z tajemnych skarbów trochę. I teraz ci się zamknie. Jakby to powiedzieć? Nie. Ponieważ te koszulki przetroczyste są za duże. Tak, tak. O, ale dopiero teraz zauważyłem, że pudełko jest pęknięte. Dobra. Przeżyję to jakoś. Ale mimo wszystko, nawet jeśli to będzie tak, to karty się nie kurzą w środku. Więc dobrze jest. Może sobie zamówię jeszcze jedno takie, ponieważ to świetna sprawa, a przyda mi się na również inne serie kart. Dobra. To
komentujcie, oceniajcie, jeśli chcecie wiedzieć o każdym moim nowym filmiku, kliknijcie przycisk subskrybuj, zapraszam Was na moją stronę hikomikos.pl, na facebook.com/hikomikos, na Twitter i Google+. To tyle, na razie, cześć. A tak wygląda, gdy włożymy przegródkę i użyjemy normalnych tych koszulek. Pudełko się elegancko zamyka. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak poprzekładać karty z powrotem do protektorków, na przykład czarnych, i wszystko zamknąć w pudełeczku. Fajna sprawa z tym pudełkiem i przegródkami. Super.